Witam wszystkich, z tej strony Antoni Jankowski, dobrylotpolsko.pl, Amazing Wings Agent, Power Mix Minerały. Jesteśmy u pana Nico van Norden, czyli Nico, hello to Polish Francers. Dobry dzień. Dobry dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także jak widzicie, jesteśmy tutaj u kolegi Nico van Nordena, hodowcy, który między innymi takie jego największe sukcesy to czterokrotnym był mistrzem Holandii w ostatnich 10 latach. Specjalizuje się w lotach od 100 do 1200 km. Tu przyjechali koledzy z Polski, także będzie krótka relacja, wideo relacja. Pozdrawiam was chłopaki i zaczynamy, nie? Ok, we can go. Continue. This is the lock with the window for the cocks. Yeah. To są samiczki, które są wykorzystywane do wdowieństwa ze samcami, nie? Jego gołębie, nie? Jak wam tak wytłumaczył, nie wiem czy Michał wam opowiadał, jego gołębie są w ręce, niektóre topowe, niektóre są kiepskie, ale na przykład Michał może wytłumaczyć, bo on ma różne gołębie. I nie patrzcie tutaj na budowę, bo u niego na przykład niektóre gołębie są kiepskie w ręce, a są super lotnikami. U niego gołębie to nie ma znaczenia. I on praktycznie przy gołębiach, to Michał wie, może wam powiedzieć, on nie robi nic. On im tylko daje karmę i jakiś tam elektrolit i jakieś tam aminokwasy, a tak to nie daje praktycznie żadnych środków. Marcin Paluch i Bożena, których pozdrawiam, mają jego gołębie. I wiecie, jakie Marcin i Bożena Paluch mają wyniki, nie? Z Bielsko-Białej, nie? Byli mistrzami Polski, to oni na tych gołębiach bazowali między innymi. Bazują na tych jego gołębiach. Jeszcze wielu innych hodowców ma z Polski mistrzów, olimpijczyki też mieli z Polski po jego gołębiach, ale to tam na filmie nie będę opowiadał, bo niektórzy sobie tego nie życzą, wiecie o co chodzi, nie? Żeby tam nie było, nie? Tutaj się, that is the Divenhawk van der Rijze Diven, to jest gołębnik gołębi lotowych. To wszystko inaczej wyglądało, bo ten gołębnik miał 7,5 metra, teraz ma około 5 metrów. Michał tu był, jak był jeszcze stary gołębnik. To jest wszystko poprzerabiane, nie? To się wszystko mieści nad kanałem. To jest jego gołębnik lotowy, nie? To jest gołębnik lotowy. Te są, te gołębie są już w gołębniku. Jego gołębie na przykład, the Diven van Nico. Jego gołębie na przykład, to nie wiem czy wiecie, dużo gołębi ma jego gołębi Peter van der Merwe had die diven von you, Werkerk, Kleinbetje, Werkerk ma Peter van der Merwe i wielu, wielu topowych hodowców ma od niego gołębie również, bo jego gołębie naprawdę, wiecie mi, robią robotę, nie? Jeśli chodzi o, ma około, żebym wam nie skłamał, 110 gołębi wszystkich razem, z lotowymi, z młodymi i starymi, nie? I rozpód. I ma tylko ciągnie po gołębiach rozpłodowych, a po niektórych lotnikach też ciągnie młode, ale on jest taki, że on nie ciągnie po lotnikach. Te wszystkie gołębie, na przykład co są do kupienia, co macie, to są gołębie, co są u niego w rozpłodzie. Tylko że on teraz hodowlę prawdopodobnie będzie tylko w tym roku leciał na wspólnych gołębnikach, bo on już 40 ponad czy 50 lat należy do związku. Ma, nie widać po nim, ale ma ponad 60 lat, on już nie chce mu się lotować gołębiami, ale cały czas, co roku od 40 lat top. To możecie sobie sprawdzić. To jest gołębnik lotowy. Podejdźcie bliżej, nie bójcie się, chodźcie tutaj normalnie bliżej. They've just been outside, they've been training, now they're in the loft. Teraz to jest gołębnik lotowy, to możecie sobie zobaczyć. U niego kolor nie leci, u niego leci wszystko, wszystkie kolory są u niego, nie? Może nie lubicie na przykład białych gołębi, ale u niego są... I say that you have all kind of colors pigeons and they raise very good. To jest gołębik lotowy. Only 12 racing pigeons. Tylko ma 12 gołębi lotowych. Tylko tyle ma gołębiami lotuje. All distance. Mm-hmm. Yeah, play. Until 600. Wszystkie dystanse kładzie. Do 600 km 700. The best distance from you is from on the 4 razy mistrzem 450 do 600. 200 until 400. 700. Ten tak zwany midfond w Holandii, co właśnie? To jest jego w tym. I was national champion for the middle four distance. Four times, I say four times you have been, yeah? Four. One time in Netherlands. Yeah, one time in Netherlands. And one time best pigeon of Netherlands. Okay, okay. Yeah. O to ja się pomyliłem, nie? Czterokrotnym był, tylko raz był mistrzem. But you have been in 2010 I was national champion. Aha. And I've been third, I think. Aha, o to ja pomyliłem, no to we w tych okręgach. Torreira was best middle distance pigeon. Miał wielokrotnie też najlepsze lotniki w Holandii. W 2021 roku Amazing 818 was the best dive from the Netherlands. No. He was the best after a few races, but then I stopped racing him because he won three first prizes.
O, okej, okay, okej. Okay. A 818 jego gołąb był w 2021 lepszym, najlepszym lotnikiem Holandii i był wycofany po iluś tam lotach, bo trzy razy pierwszy dobry z lotu narodowego. And now grandchild on first national of Overkerk. Teraz jego wnuk tego gołębia zdobył pierwszy narodowy Overkerk. No. Ja mam pół siostrę tego Amazing. A Michał ma pół siostrę tego Amazing. Michał ma the half sister. And 800 and Jacek Buchta from Poland, doctor, yeah, you know, doctor Nico, he has the half sister from 819. Yeah, okay. Can you show maybe one racer, or is not possible because it's season? No, the season starts in 2 weeks. Yeah, but some of the fans don't want to show. Yeah, this is why I ask you, yeah, because some of them they don't show the racers. Yeah, so. On wam pokaże lotniki, bo niektórzy tutaj nie życzą sobie, że sadzi przed lotami nie pokazują ręki, nie? Na przykład do Verstappena nie wejdziesz do głębnika przed lotami. Za dwa tygodnie startują. Nie, jest koniec, już nie wejdziesz. Za dwa tygodnie pierwszy lot. Ten jest najlepszy, nie? No to będzie też tutaj, już nie? Widzę, że jest. A gołębniki, nie? To może mówię wam od razu, nie? Wszystkie są tak wylizane ze głowa, bo ją sprzątę dwa razy dziennie. Cześć Michała. No, dwa razy dziennie sprzątę. I say that the lots always are clean like that. That is not surprise. This is the dive, the best dive yet. No. This is just one of. To jest jeden, proszę Państwa, jeden z lotników Nico van Noorden. Niekoniecznie najlepszy. Możecie sobie go obejrzeć do ręki. Weźcie sobie, panowie, każdy. He's from a sister of 880. Jest siostry 818. This one, ten wygrał lot narodowy w zeszłym roku i ma na imię Europapa. Nazwał go, bo tak jest tak ta piosenka. Jak ta piosenka teraz, nie? Bo ten, co wykonywał tę piosenkę, miał białe włosy i dlatego on go tak nazwał. Ma takie nazwy, nie? W niektórych rodowodach byś miał polskie disco polo nazwy. I say that in some pedigrees are Polish disco polo music bands. Everyone loved race, I call my pigeons disco polo. No, wszystkie gołębie jego, co biorą udział we wspólnych gołębnikach, nazywają się disco polo. Fajny? Podoba się? Yeah. I know. A big pigeon. Yeah. Long distance. Very marathon. Marathon. Did you tell them we won first national Barcelona in 1987? Tak, gołębie wygrał w 97 roku jego tata Barcelonę i dużo tych gołębi jest u doktora Deverda w rozpłodzie z tego uchowanego z jego ojca gołębia, bo doktor Devert odkupił od nich tego gołębia. Ten jest fajny, ten też jest, this one is also nice, Europapa. Europapa. Yeah. Ten biały to jest Europapa. No, bo pytałem się to specjalnie, ma samiczkę z 18 roku, jakbyś chciał, co była u niego w gospodzie biała, tylko jedną. Jakbyś chciał może. This Europapa won the first prize last year. W zeszłym roku? Europapa now for Eurovision will win in May. Tak, i nagle będzie Eurovision, w maju mówi się, tu wygra ten sam contest. Teraz on wygra znowu w maju. Sebastian Bach kupił od niego gołębia, co był pierwszy z lotu narodowego, ale skrzydło miał uszkodzone. To tu był lot, tam siedział Niko z ojcem i siedzą tutaj, a tu nagle gołąb jak kamień spaduje z nieba i skrzydło uszkodzone. Oni nawet nie widzieli, jak go myśli, co padł z nieba normalnie, nie? To Sebastian go kupił, bo on nie może podlecieć. I tell about the pigeon, king of Kuwait, prince of Kuwait. Yeah, Sebastian. For her to be. Uszkodził skrzydło, ale nawet nie widzieli, skąd ten gołąb przyleciał, nie? To jest dopiero ewenement, nie? Skąd? A gołębie ma tak oswojone, nie boją się w ogóle gołębie. Can you show also some other pigeons from the races? Tu kąpie latem, tu dzieci się kąpią. On jest tak dogadany, że jak jest lot, to te dzieci nie hałasują. Bo ja to tak powiem, jak były loty nieraz. Pamiętasz, jak byśmy wtedy, to dzieci się kąpią. Nie, akurat tutaj wiesz, Niko go znają, on jest taki dzieciom. To jest taki, że Niko krzywdy nie zrobi, normalny chłop, taki spokojny. Naprawdę go idzie super. A gołębnik to jest ten, co tutaj stoi 40 lat. Tylko za to skrócony. This is the best racer. To jest najlepszy lotnik. To jest najlepszy lotnik Nico van Noordena. Last year he won a second from our province. Wygrał w zeszłym roku drugą nagrodę w prowincji. How many pigeons? 16,000? 30,000. 30 tysięcy w ich prowincji był drugi w zeszłym roku, na przykład wygrał nagrodę. Yeah, your pigeons. No. No? I don't have a black one. Ah, yeah, the blue one is yours, no?
Yeah, I think so. Niebieski to jest Niko, a czarny to nie jest. But this one won. No, nie trenują, że nie przemyślą. Second, fifth and 11th in our province. Drugi, piąty i 11th w prowincji z lotów narodowych. Na 33 tysiące sztuk tutaj tak średnio dają, bo tutaj jest duża prowincja, nie? Tutaj dużo głębi jest, nie? Pokazuj gołębia, jak już mogło, nie? He lost with 3 seconds last year for the first in our province. Just 3 seconds. A, 3 sekundy mu zabrakło, żeby wygrał. Obejrz sobie go. Już jest ten, jest troszkę inny. No. Inne są. Każdy jeden gołąb jest praktycznie inny tutaj. Mówię ci. Niektóre to są w ręce, nie? Niektóre to są w ręce, naprawdę wierz mi, że jak ktoś jest takim, co lubi budowę gołębia, bo ja nie patrzę na budowę. U mnie gołąb musi lecieć, nie? Tam budowę mają różne gołębie. A na przykład niektóre gołębie nie mają super budowy, a są super lotnikami, nie? But he's not, he's not related to 818. To nie jest nic, rodzina z 818 w ogóle. Nic. This is from Old Line? Mark van den Berg, who is van den Berg? Torero? From now, gypsy Rhythm. To jest Gypsy Rhythm, wiesz, która w Rodowodach widziałeś, nieco do Polski też poszły te gołębie. Gypsy Rhythm z tych gołębi. Adrian Mirabele kupił od Niko gołębie i był dwa razy mistrzem Belgii na jego gołębiach, zdobył mistrzostwo Belgii i miał pierwszego i drugiego asa Belgii, 7, 8, 9, 12 i 17 asa w jednym roku na kategorii B. Adrian Mirabele, nie? Yeah, the mother was a grandchild from Torero. O, jego matka była babcią, była wnuczką Torero, najlepszego jego lotnika, chyba jednego z najbardziej znanych. Chyba, czy ktoś sobie obejrzy, bo ja go nie miałem w ręce. Nie, niektóre są takie duże, nie? A w tym, a jak to się mówi? Ale oko ma ogień, nie? Oko ma piękne, nie? A to może te gołębie, to co my staliśmy tam, Koldika, to wyciągnął właśnie nikogo. I should say that maybe the pigeons that they fly next to the Aldi, maybe they have been from you. You don't send them for shopping? No. No. 15 diamonds. Oh, maybe some extra pigeons, yeah, I don't know. Because the one who was flying here, the black one, it wasn't mine. Maybe the other one, but not the black one. We can send also show other, maybe one last one, and we go continue. Byś poszedł do młodych u niego, zobaczył to on z młodymi co robi, to atakują go. Powiedz mi, jak te filmy nam wysyłał, nie? Atakują, dziobią. Na przykład wchodzi do głębnika, to za nogawkę od razu. On tak, ale on siedzi cały dzień w głębniku, sprząta, nie? On ma pieniądze na to, nie? On nie musi tam przy gołębiach. This is Europapa. Europapa. To jest, proszę Państwa, przed Państwem Europapa. He is from the old Ludoclasses line. Yeah, the white is always from the Ludoclasses. Wszystkie gołębie u pana Niko van Ordena pochodzą od Ludoclassensa. Europapa is the same family like in the Tango from Werker? No. Or similar? No. No. Yeah, maybe the white. Okay. The white. All the whites are family related. Wszystkie gołębie białe, co są z Ludoclassensa i ten Tango, co wygrał u Werkerka lot narodowy Szatero, też jest powiązany w jakimś stopniu z tym gołębiem, z tą rodziną gołębi. Teraz te białe ma Peter Vrijs, co mam od niego też na sprzedaż te młode. Peter Vrijs, ja. No, Peter Vrijs. Widzisz, on nawet go zna. Ja, yeah, jest white face. Nie, to on ma, jest jednym z niewielu w Europie, co jeszcze mają te białe Ludoclassensy, co lecą, nie? Bo są gołębie białe, co lecą i co nie lecą, nie oszukujmy się, nie? Akurat te lecą, nie? Sebastian ma bardzo ładnego Bach w Polsce, kupił. Sebastian have beautiful one, yeah, from you. Już ma młode po nim odchowane, nie? I dał je na lot taki, oni mają ze Świebodzina na Dzień Niepodległości. To tam dają późne młode, stare gołębie lotowe, wszystko dają razem i tam jest 700-800 gołębi i można coś wygrać. No to i już późne młode, co były puszczone na ten lot, to jeszcze ze wschodu, jeszcze ze wschodniego, południowego, to już od niego gołębie się tam pokazały na takim śmiesznym locie późne, nie? Ale to wiadomo, to nie jest wyznacznik, ale pokazały się, nie? Fajne, nie? Może takie, ta samiczka może taka będzie. Nie? No zobaczymy. Też jakie ma oko inne, nie? Zobacz, nie? Od razu, nie? Pokażę oko do kamery. Ładnie, nie? A you remember the Vitie, the White Torero?
This also the same dynasty, yeah? Mm-hmm. Białe, te co zrobiły mu tam w 2015 roku, tam u niego na stronę, jak wejdziecie na tym kolażu, te, to też te białe torero, to wszystko, to też ta sama rodzina gołębi. Yeah, all the whites are related. It's all coming from a white hen from Little Klaus. Krzysztof Norek z Rybnika, od niego gołębie kupił. To miał reprezentantów po dwóch latach w kategorii C i M na ogólnopolskiej wystawie z jego gołębi, co 700, 800, 900 waliły. To niekoniecznie, że to są gołębie, tylko co, wiesz, bo on też kładzie na te długie loty i na to wszystko, ale niekoniecznie, że tylko na kategorię B, nie? Bo na przykład u Krzysia Norka oryginałami leciał Krzysztof Norek has from Juden, from Moriente, from Lambada, and they were winning on 800 km, 900, 700. Moriente was from Torero line. No, Moriente był z linii Torero. No. Yeah. We go continue there, yeah? Yeah, okay. Okay. Idziemy tam, chodź. We go to see the pigeons for Michael and the others. As you can see, tutaj możesz pokazać wszystko, to jest, zatem to jest idealnie, to jest piękne. Do you like living in Belgium? Yeah, I go, yeah. Yeah? No, I buy the house, yeah, so you will hop on the... Idziecie do mnie, nie? Na otwarcie, nie? Do mnie, do chałupy. Przyjedziecie, nie? Przyjedziesz, nie? Przyjedziesz, nie? No, na parapetu, ale ja nie piję alkoholu. Wy możecie sobie pić, ale ja nie piję. Ty nie pijesz. To Marcin. Towarzyskie tam. Będzie dużo hodowców. Jak to you will come, yeah? On the... Don't open back in my house. No, I don't know. Chodźcie, tutaj jest herbata. This one. These are pages from Michał. To są dla ciebie gołębie, najpierw dla Michała zobaczymy. These are the pages. To są, chcecie do picia coś? To wszystkie dla mnie gołębie, tak? Ja. Chcecie coś do picia teraz, czy nie? Czy później się nie wiem. We see the pigeons that we drink or something like that. Yeah. Michał, pierwszy oglądamy, Michał dla ciebie gołębie, czy chcecie ten, co tu kupował? Czy możecie, oglądajcie co chcecie, ja wam będę odpowiadał po kolei. No to idź, Michał. Nie robię zamieszania. Możecie oglądać, nie? Chcecie też. This pedigree you will make him new, yeah? Yeah. Okay. On ci zrobi nowe zaraz dla mnie. They will be laminated with... Okay. You chose 11 names? Wybrałeś imiona 11 sztuk? No jeszcze nie wybrałem, ale zaraz coś wybrałem. Okay. Coś szybkiego. One white. Nico. Ja. Jak chcesz, to nieco mogę od razu mówić. Nico Free. Like doctor, like buchta. Nico. He goes to the loft, he sees a hen. And he says to the hen, Nico, this is a hen, why you call her Nico? Yes, I call all the pigeons from you. Mariusz, podaj mi numer, to ci będę mówił, z czego te gołębie są. Tak, podawaj mi. Numer rodowy cały, nie? 1203638. 1200 3683. 638, the last number. To jest gołąb Inbred Deutzen, wnuk Deutzena, z Dotter Super Kiss, to Hawk Wisman, to on z nimi bardzo dobrze współpracuje. Mm-hmm. A to jest z No Limita. To był gołąb, który był w drużynie narodowej. Wnuk. Drużynie narodowej kategorii B. To jest gołąb z tych gołębi No Limit. Jacek Buchta ma syna No Limit. Na przykład w Polsce, nie? This is... 651. Jak chcesz, jakiś ci się podoba na przykład, to ja wezmę ten kosz i będę ten kosz odkładał tu na bok. Co zostawić na przykład, jeśli będziesz chciał coś. A ten goł ma nagrody, nie? On jest nagrodami, jest przelotowany, nie? Tu ma tylko wszystkie loty NPO, nie? Na loty NPO nie wszystkie gołębie mogą mieć, nie? Tylko idą te najlepsze, nie? To jest nagrodami, normalnie konkursami. Są to lotowe gęby. Niektóre są lotowe, co dawą do rozpłodu, niektóre są z rozpłodowe, tylko... Jaki numer? Hen, ja. 22 rok 850. Czego odłożyć? 850, no jak chcesz go wziąć, na przykład, czy coś ci się podoba, to odłożymy. 850 to jest Amazing, to jest wnuk Amazing Prince'a, to jest bardzo dobry, super jego rozpodowiec. Tutaj ma brat, zobacz, to jest brat 818, to jest najlepszego lotnika Holandii brata. A tutaj Last Surprise, super stanica rozpodowa i wnuk No Limit. Tego najlepszego, co był wtedy mistrzem Holandii w kategorii B. Tego gołębia.
No, możesz pokazywać. Dzięki. Jak ktoś się zainteresował, to mów się i będziemy na przykład. Będę zapisywał się. Są niebieskie. No, this one. Nie. Czy fajne? No. Eleganckie? Zobaczymy, zaczekaj, zaspokaj. Ja no mówię te, co oglądałeś pierwsze. Drży skrzydło? To jest samiszka, tak? Jaki numer? 19 rok, 617. 19 rok? 617. 617. Look from both sides, to the other. Yeah. 617, jest. To jest samica z Belofte 879. To jest półbrat Amazing Surprise'a i półbrat do takich nagród gołębie sezonowej. To jest gołębiego rozpodowy, to jest na filmie wcześniejszym. Yeah, Inbred Torero. I to jest Inbred Torero i Fangoria, jego super samica. Matka 10 asa narodowego 2009 na roku na średniej dystansie w Holandii. Takie włączenia. Ona wydała się w wypowiedzi. To jest Samiczka rozpoczęła. To już jest następnego, czy to jest jakiś... No, to już Mariusz patrzy. That's the sister. From this one. To jest siostra. Yes. Siostra tej. Okay, tak. Yeah. A to jest jego jedna z najlepszych samic rozpodowych. I to jest też samiczka, która to jest ta Fangoria. Tak, ta co tutaj oglądaliście, to jest właśnie ta. Nie wiem, to jest to samo co teraz oglądaliście. Tak? I tak podoba. Ten sam rodowód. Tylko, że ta jest strana, nie wiem, mam już wie. Tak, no. Bo Fangoria has a little white spots, nie? Fangoria was. White spots or Belofte? No, Belofte. O, ten miał takie lampki. Ona poszła w tą rodzinę. Because this is related to Amazing Surprise. Amazing Surprise was with white. Ba, Amazing Surprise to była super samica lotowa i rozpłodowa. Ten, co ci pokazywałem, ten sam. Tego odkładamy, nie? Jest właśnie ten. I will take a basket for... dobra. To będzie się zaznacz tam długopisem. Masz jakieś długopisy? Masz jakieś długopisy? Masz długopisy? Nie, nie. Ja maybe a pen? I will take a pen, yeah. Okay. If you want to drink or something. Oh, okay. Yeah. Here's coffee. There's coffee. Tutaj nie będziesz miał w rodowodach kifli, ani jakieś tam kifuli, ani... Ale ja nie chcę kifli, ani kifuli. Czy mogę, nie? To też jest samica? Tak, samica, no. Ja od niego mam zamówione 10 młodych do siebie dostarczy. Zamówiłem, albo na jeszcze 10 zamówionych. Też mi uszykuje do stacji moje do mnie. Też oznaczyłem, jak ja mam na to numer? 651. Co? Otwórz. Zaznaczamy na razie. Jaki numer? Oh, that's the pink one. 6, 7, 5, 7. Z czego to jest? Pewnie ten z... pierwszy. No, to jest Jacek Buchta na Zlicie, nie? Limit 95, nie? Ale this is five. Ten gołąb jest, ten gołąb jest u pana Jacka Buchty, ten połowy. Co ci wysyłam do zdjęcia? Ten zręczny zdjęcia. A jego córka jest u Karola Paszka i from National. I u Krzysztofa Norga jest druga córka.
The Zuster van Dizendorf is by Christoph and yeah. by Karol Paszek. Okay. Yeah, 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 that's possible, yeah. Jacek kupił dwa bracia Szeka i takiego Powego, co ci wysłałem ich zdjęcia i ma najlepsze gołębie teraz po nich cały czas, usiadają. Z jednego lotu miał 16 pierwszych w oddziele, to 9 gołębi było po tych dwóch samkach. Pierwszych 9 na oddział. Mother no, is from the... from Markerke. Był głowy? Mama jest z Markerke w gołębi. And Marquez was blue, whispered, what color? No, Czech. Czek? Yeah, yeah. Marquez był Czekiem. Tu jest dziecko Marqueza, no? No, that is the child van Marquez, yeah? Nie, half sister. Nie, pół siostra Marqueza. Half sister. Pół siostra Marqueza. This one? Yeah, yeah, no, this is a child. Oh, sorry. This is a child. Yeah. Sorry, no, bo ja widzę na dowód. Na czym się jeszcze zastanowimy? Chociaż piękne. Nie, no, fajny jest. Same as the father, the eye. To samo oko mojego ojciec. Bez tego, powiek nie masz. A jak to się nazywa? Fajnie lecą, nie? This one is from... this is House is No Limit. This week I got an email from a guy from Norway. He is now racing in Algarve Great Derby. And this week he won 9th and 20th. He has only two. Zadzwonił do niego gościu z Algarve, który ma z tego gołębia, z tego No Limit. No. I miał teraz 9 i 20 w Algarve z lotu na swoim domiku. He has only two pigeons which are related to this. Ma tylko dwa gołębie, które są do tego spokrewnione. His first two pigeons, last race. Yeah? I były dwa pierwsze ostatniego, wcześniej na tydzień na Algarve. Tego zaznaczymy, tego. This one we take also. To jest córka Marqueza, tak? This is daughter van Marquez. Yeah. Tak, tu wejdzie na mnie. Tylko Markeza. Tu się pomogę przyjeżdżać. To są same samice chyba, nie? So Cox... Jakieś samice i samce są. Nie, wszystko jest tak na równo. A tego prowadzę po 30 po łoseczkę. No, that's all the vision, I think. It's 17. Okay, yeah. It is 75% to jest 70% werkerków, jak byłoby to. This one. Co? No, do słońca już. Oko ma zajebista, nie? I've only used her for my racing cocks. I've never been breeding with this hen. She's never been in my breeding loft. No to będziemy już. Look. No i pokażę.